Właśnie odprowadziłem Angelikę do Żanety. Te wszystkie prezenty, bo to wiecie, baby shower, dziecko prysznic, czyli jakieś tam prezenty od Angeliki, ubrania, bo zostaje na noc i jest tam przepięknie. Nie mogę wam pokazać, bo w świecie influ, w świecie youtuberskim jest tak, że jak coś pokażesz przed kimś, to cię zabiją. A tutaj mam dwie opcje. Po pierwsze, Żaneta na pewno by nie chciała, żeby na innym kanale, na innym w ogóle Insta było to, co ma w domu, no bo przecież to ona jest najważniejsza, to jej święto, baby shower, dziecko prysznic. Po drugie, Angelika nagrywa vloga, także były możliwe dwa zabójstwa. Darowałem sobie, ale na pewno zobaczycie to wszystko i u Żanety, i u Angeliki, i w Galerii Słodkości. Ja teraz wracam do domu i nie uwierzycie, mam nianię od 12 do 16:30. Wracam, bo mam godzinkę, no 40 minut około do domu i postanowiłem, bo troszeczkę mi się plany wszystkie zmieniły. Miałem coś robić, miałem mieć spotkanie. Okazało się, że tego spotkania nie mam, ale mam jeszcze 2 godziny nianie, bo później przyjeżdża moja mama z Białej Podlaskiej i postanowiłem sobie, że nie będę zwalniał niani wcześniej, tylko pójdę sobie do kina. I jak ja sobie teraz pomyślę, że będę sam w kinie, wezmę sobie nachosiki, bo tydzień przetrenowałem, to mogę. Nikt mnie nie będzie pośpieszał i pójdę na film Furioza chyba. To jest o MMA, o jakimś tam. Znaczy, może nie o MMA, o sztukach walki po prostu. No, pizdaniu się. Stary kawaler sam w kinie. Czy wychodzicie w ogóle sami do kina? Bo ja chyba nigdy nie byłem sam. I to będzie mój pierwszy raz. Biegłem szybko z kina, żeby się wyrobić. Przychodzę, żeby ogarnąć troszeczkę chatę, a jest coraz gorzej. Jak wychodziłem, wcale tak nie było. I tu mój serdeleczek kochany. Dzień dobry! Dzień dobry! I dzień dobry! Sprzątaj tu, w tej chwili. Co to jest wszystko? Proszę sprzątać. Ty to się słuchasz, nie? Ty to sprzątasz. Proszę, to posprzątaj. To jest nowa zabaweczka. Mama dopiero wczoraj sprezentowała. Dobrze, szmatkę mi podać, proszę. Dziękuję bardzo. To też proszę kapelusik nałożyć na główkę. No właśnie, pięknie. O to właśnie chodzi. Super wygląda. Podoba mi się, jak wyglądasz. Chodź, ja cię stąd wyjmę. O Jezu, jaka ciężka! Jaka ciężka jest! Jak ona jest ciężka, tak! Chodź, baba zaraz przyjdzie. Jestem zmęczony. Nieposprzątane tu jest, ale postanowiłem. Angelika na szczęście nie ma jej w domu, bo obiecałem jej, że posprzątam na przyjazd mamy, ale to jest moja mama, ona zrozumie. I jak już moja mama tutaj będzie, to wtedy posprzątam. Myślę, że się nikt nie obrazi ani Angelika, ani moja mama. Byłem na tym filmie, a okazało się, że z Jurim, nie sam, więc chyba lepiej. Po godzinie niestety wyszedłem, bo musiałem nianię zmienić, ale jeśli chodzi o film, to jest totalnie mój gust. Teraz czekamy na moją mamę i Nikolę i ta wizyta jest o tyle ważna, że ani Nikola, ani moja mama nie widzieli swojej wnuczki tudzież bratowej, tak? Czy bratanicy? Bratanicy od ponad 3 miesięcy, więc przez te wszystkie podróże narobiłem sobie zaległości w kontaktach z rodziną i teraz szybko trzeba je nadrabiać. Ten potwór mnie zje! Ratunku, nie! Przepraszam! Nie atakuj mnie! Nie! O Jezu! O Jezu! Nie rób tego, bo to boli! Au! 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 Nie skakać? A też musi? Ojej, tak, jak ja lubię te przytulasy, lubię najbardziej. Leżymy sobie na podłodze w kuchni, a co? Mamy nie ma, to myszy grasują, nie? A gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Charlie! Córeczko, gdzie ty jesteś? Gdzie ona może być? Tutaj jestem! Połóż się na ziemi, tak, o! Odpoczywamy sobie pięknie. O, pięknie sobie odpoczywamy. Cudownie. Pierwsza reakcja. Dzień dobry, dzień dobry. 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 No a jak? Przecież to jest duże, niezależne dziecko już. A ta ciotka twoja. Duża wyrosła? Zmieniła się? Ja jak po filmach patrzę, poprzednich, to włosy przede wszystkim. Pokaż się. Przywitaj się z Nikolcią. Czy ona musi badać troszeczkę? Chodź, przytul się do babci. Chodź. Dawała się pocałować, tak? Tak, policzek nastawia. Rozmawiał z mamą, co szefowa Nie, jeszcze nie, potrzebuje. Jeszcze nie. Porozmawiamy. Co kupiłeś?
Ona nic nie potrzebuje. Nie, prezent musi być od cioci i od babci. Mi się wydawało, że kolor samochodu też jest pokazany. Nie zawsze, nie, bo tam masz kilka kolorów, a jak ktoś ma, nie wiem, wiesz, brązowo-czerwony, no to tam... Wiesz, ja się właśnie sugerowałam tym. No, moja mama długo nie mogła znaleźć Ubera, ale jest. Jest. To styluwa w ogóle. No, bardzo ładnie. Dziękuję. Czy też? Tak. Ale Niunia najładniejsza, brawo! Nie, ale ona do ciebie podobna. Tak mówię, tak mówią, ale się zmienia podobno. Tak, ale ty widziałaś komentarz, że ty jesteś taki podobny do dziadzia Jasia? Ty jesteś podobny? Nie, w ogóle tego nie kumam. Ale że identyczny? Tak, w ogóle tego nie kumam, a kilka osób tak pisze, a ja w ogóle tego nie widzę. Nie, chociaż dzisiaj się tak przyjrzałem. Jeju. Tak, jak się rozbierze. No, a dobra. Udaj, że ją gonisz, jesteś potwór. Dawaj, no. Goni ją, patrz. Wolniej trochę, nie? Żeby zdążyła uciec. Ale śmieszna trampolina, śmieszna zabawka. Jeszcze raz, no. Hop. I... Moja córka sobie urządziła trampolinę. Minęło 10 minut na początku. Szarlotka całkowicie odrzucała Nicole i zobaczcie, co się teraz dzieje. Już ulubiona ciocia wróciła. Chyba sobie przypomniała ciebie. Poznała cię w końcu. 20 minut, 30 może, przyjdzie tylko maczek twój, zjesz i jedziemy do Złotych na zakupy. Bo nawet widzowie ostatnio mówili, że czemu zakupów nie pokazałem. A oni nie wiedzą, że zmieniliśmy umowę, nie? Co ty zrobiłeś? Weź pokaż to jeszcze raz. Weź to pokaż. Proszę cię. Nie pokażesz? No. Nie. No bo tak zrobię. Jedziemy na zakupy. Urwaliśmy się, babcia została z wnuczką. I Nicola nie widzi, że nagrywam, więc mogę sobie ją nagrywać i jest fajnie. Idziemy na zakupki. Tylko szybko, mamy z półtorej godziny. Proszę bardzo. Co? Nie nagrywam już. Czekamy na Uberka. Zdejmuj czapkę, bo się zgrzejesz. Miałem rozkminę przed chwilą, czy Nicola ubiera się w kobietach, czy w dzieciach. Ale jednak doszliśmy do konsensusu. Mamy Zarę, mamy Sinsei, coś jeszcze? Chodź tu, nie słyszę cię. Berszka. Rezerw, tak? Rezerw. Dobra, wybieramy. Tu już jest paczeka, o tam jest. Tam jest kids i sobie wybierasz, co chcesz. Bo ta bluza jest bardzo fajna. Fajna? Zobacz, no. Ta była kozak. Jakie buciwa w ogóle sztos. Też bardzo fajne, bardzo fajne. Bardzo mi się podobały te motywy myszki Miki na takich normalnych, totalnie randomowych rzeczach. Pierwsza stylizacja, którą ja wybrałem, no, pokaż. Spodnie duże. O, to... No, ty jesteś chuda, ale bardzo ładnie wyglądasz. Weź sobie do tego lustra podejdź. Zobacz, weź podejdź. Na razie, no, o tak. Fajne. Tylko spodnie mniejsze, tak? W sensie nie wiem, czy mniejsze, bo gumkę. No ale co gumkę? Przecież już widzę, że musisz tak robić. Zaraz przyniosę mniejsze i zobaczymy. Dobra? Aha. A weź nałóż jeszcze tą kurteczkę, tą co, wiesz, wybrałaś. Fajne! Ale sztos, naprawdę mi się podoba. Naprawdę mi się podoba, bo ta kurteczka też będzie do tego pasowała. Dlatego ci mówiłem, żebyś nałożyła dres. No proszę ja ciebie. Musimy coś podziałać z tymi spodniami, bo naprawdę trzeba to wziąć. Nicola mi powiedziała, że teraz wszystkie oversize'owe rzeczy lubi. Tylko wiesz, że ojciec cię zniszczy, jak wszystko będziesz miała oversize'owe. Pokaż. No, ubranko zajebiste, w sensie bardzo ładne. Bardzo mi się podoba. Tylko te spodnie, no nie wiem, jak się czujesz w nich, ale myślę, że mniejsze mogą być. No, a góra? Góra sweterek dobra, w sensie ta od dresu, a ta kurtka? Tylko idziemy spodnie ogarnąć. To ja zaraz przyjdę, poczekaj, idę spodnie ci przynieść. Tam było 152, a tu mamy... 134, dobra, może być dobre, bo one są jakieś duże. Proszę bardzo, sprawdzaj to. Bierzemy? Wszystko? Mamy! Kto wybrał, przepraszam bardzo, ten brązowy dresik, kto? Przypomnij mi jeszcze raz. Tak, a ty kurteczkę, no sztos, dobra, przebieraj się. Jesteśmy teraz w Berszce, żeby wykorzystać nasz cały budżet i okej, okay, to jest bardzo fajne, nie? Zaraz to przymierzymy, to jest wszystko fajne, ale pokaż to. Twój tata będzie zadowolony z tej koszulki akurat.
pokaż, tutaj do mnie pokaż. Nirwana, okładka Nirwany. I nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio ten chłopczyk, który jest już dorosłym facetem, chce pozwać działaczy, czy tam kogoś, rodzinę z Nirwany, w sensie z rodzinę muzyków Nirwany, że o tą okładkę, bo że nawołuje ona do... Oczywiście tu jest wszystko zakryte, więc ona jest okej, ale w normalnej wersji okładki, czyli w oryginalnej, ma to dziecko odkryte, wiesz, o co chodzi, nie? No i co? Sztos, tak jak chciałeś, duże, nie? Bardzo fajne. Nie za duże? Nie. Pokaż się w lustrze. A, jeszcze raz to powiem, ojciec zamorduje. Bo tato Nikoli powiedział, że jak będziemy coś wybierać, to żeby nie było żadnych oversize'ów, bo on tego nie lubi. No ale przecież to Nikola ma być się czuć dobrze, prawda? To ale ja mam... odotąd mam bluzkę zielone. Co masz? Mam taką samą bluzkę, tylko że... Jest okej. Okay. Bardzo mi się to podoba. Jest sztosikiem, jest sztosikiem. Poproszę o kolejną propozycję. Bo ona ogólnie w domyśle ma być krótka. Wiesz, o co chodzi? Więc nie wiem, czy ci się to podoba. Bo ona właśnie powinno być tak, że masz dużą oversize'ową koszulkę i właśnie to jest rozpięta taka, że jest mniejsza, nie? Ta jest okej? Okay? Ale fajnie wyglądasz. Skończyliśmy właśnie zakupy, przyszliśmy świętować do McDonalda shake'iem waniliowym, znaczy ja waniliowy, ty truskawkowy. Niestety Nikola przekroczyła swój limit zakupu o 6, nie poczekaj, 120, no tam 4 dyszki ci zabrakło, ale zakupy, to jest spoko, nie? Za 5 stów kupiła górę od dresu, dół od dresu, kurtkę, koszulkę i kurtkę. No, piąteczka. I jedziemy do domu, bo na 21 mam masaż, a później już spędzimy jakiś tam czas razem wieczorny na kanapie, jakiś film włączymy, Netflixik, także widzimy się. Co? Mama mówiła, że... Ale nie horror. Ale... No. Ale polskim, bo w lesie coś nie da się nic, jest tam... Z Gniawą, Julką, no. Jest druga część. Tego samego? Tak. Tak się nazywa? Tak. Tam inaczej pewnie się nazywa, czy tak samo? Nie, no nieważne. Zacznijmy 2. Naprawdę? Mama mówiła, że chyba jest druga część. I jest na Netflixie? No. Zdrówko za udane zakupy. Wow, co my mamy w złotych tarasach? Dyniową chatę. Ej, fajnie, co? Po co ci to? Ale po co ci? Bo ja się zrobię na Halloween. Co tu się dzieje? Ty nie wiedziałam, jak znaleźć tu spodnie. Co tu się dzieje? Jak babcia dała radę? Zobacz, na duże spodnie. No właśnie widzę, ubrałaś jak pajaca. Ale ładnie. Ładnemu we wszystkim ładnie. Pięknie wyglądasz. O Jezu. Patrz, mama. Widzisz? Idź z ciocią. Idź z Nikolą. To przebieraj się i zaraz przyjdź. Jezu, pokaż pięknie, pokaż z tyłu się. No pięknie, bardzo ładnie, brawo. Ja jeszcze jedno taką... Przepraszam, powtórz to jeszcze raz. Co powiedziałaś teraz? Mówię, że Niunia jest taka grzeczna, że ja mogę przyjechać i popilnować wam, kiedy chcecie. Jak będziecie mieli jakieś wyjście, jakąś imprezkę, to ja bardzo chętnie. Oczywiście. Dobra, śnij mnie... Ojej, no to bomba, bo ona chciała t-shirty, ekstra. Pokaż. O, brawo! O, inhalatorek. Jaki fajny, taki malutki. Fajny, nie? Ale fajny. Zobacz, i sobie sama dzidzia inhaluje się. Brawo! Ale jestem dumny z ciebie. Bardzo grzeczny. Jeszcze raz, pokaż. Aha. Nie uciekaj! I już resztę mierzenia wam daruję, bo widzieliście wszystko w sklepie, więc nie ma co się powtarzać. Zakupy udane, w ogóle dzisiaj bardzo mam fajny dzień, bo po pierwsze rodzinny, ale po drugie dużo zrobiłem dla swojego relaksu, ponieważ byłem w kinie. Teraz idę na 21 dokładnie za pół godziny na masaż, wracam do rodzinki. Angelika coś przebąkuje, że może dzisiaj wróci, ale jeśli nie, to cała nocka z córką. I mama wymiękła. Cały vlog mówię, że dzisiaj będę sam wieczorem, że jestem niezależnym ojcem i co? Nie, bo do tego chorobitka mama chciała przyjechać. Stęskniłaś się? Jaki jest główny powód, że przyjechałaś? Taka, że wiedziałam, że ona jest chora i chciałam do niej przyjechać. Ooo! Ja. To też, a zobacz. Co, jakieś słodycze? O nie! No, am? A mi się liże delikatnie. Dobra. Jak będziecie chciały, to tutaj kładę. I to są jakieś takie... Jakie dobre? Nie są... Dobre? Dobre? Tak.